chciałbym wstawać na dźwięk tej piosenki. Natomiast powiem pani tak, że jak jej słucham, to mi zaczynają ciarki chodzić ze zgrozy po plecach. Dlatego, że tam jest takie groźne sformułowanie, że wszyscy ludzie będą braćmi. I ile razy to słyszę, to mi się przypomina stowarzysza Szmaciaka, mojego przyjaciela z Podańskiego, takie, by człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem. Następne pytania. Proszę, młody człowiek. Proszę. Mam takie pytanie. W początkowych okresach wprowadzania systemów emerytalnych, może w takich krajach nie jak Polska, gdzie nie było wojen, czy był taki bonus dla pierwszego, starszego pokolenia, że dostawało gratis emeryturę, czy tak jakby początkowo te składki się gromadziły, przez co może na początku ten system tak się nie rozkładał? Od samego początku wprowadzony był system repartycyjny, to znaczy, że składki się nie gromadziły, tylko ze składek wpłacanych przez osoby, które jeszcze nie nabyły uprawnień emerytalnych, były wypłacane emerytury dla osób, które już takie prawa nabyły. W związku z tym cały czas, żeby zachować wydolność systemu, to system musiał obejmować z dziesięciolecia na dziesięciolecie coraz to większą liczbę obywateli. Aż wreszcie objął wszystkich i tu już się skończyły żarty, bo już bardziej ekspandować nie można. To jest na tej zasadzie, proszę pana, jak piramida finansowa. Piramida finansowa sprawia wrażenie korzystnej, dopóki pojawiają się coraz to nowi frajerzy, którzy wpłacają pieniądze. Ale jak przestają się pojawiać frajerzy, no to następuje godzina prawdy. I z systemami emerytalnymi jest dokładnie tak samo. Starczy tak odpowiedź? Tak. Dobrze. Tak? Czy są jeszcze pytania? Tak, proszę. No, jeszcze może dwa pytania. Edward Małachowski. Panie redaktorze, ja nie wyglądam już na osobę, która zwiększy populację. W sensie rodziny, ale ona oczywiście rośnie, bo jest trójka wnuków. I pytanie z prośbą o jakąś taką syntezę z pańskiej strony, taką uczciwą aż do bólu. A gdzie podnieść broń, żeby te szanse rodziny zwiększyć ponad dzisiejsze oceny i szacunki i jak jej użyć? Proszę Państwa, myślę, że powinniśmy, to ja tak powiedziałem, odpowiadając Pani, powiedziałem tak pół żartem, pół serio o tym Wenizelosie, ale to teraz całkiem serio to mówię. Trzeba postępować zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami, dodam tylko, bez względu na to, jakie prawa ustanowi władza publiczna. Po prostu. Jeżeli naszym zdaniem prawa szkodzą, godzą w rodzinę, to po prostu nie trzeba ich przestrzegać. Nie trzeba ich przestrzegać. I tyle. Minimum oporu to jest nie brać w tym udziału, powstrzymać się przed udziałem w tym. Tak jak za komuny, wie pan, no, można było na przykład nie chodzić na pochody pierwszomajowe. Jak ktoś chciał tam zademonstrować, nie angażować się jeszcze tam w jakąś konspirację, ale przynajmniej nie cieszyć się, że go rolują. No to minimum to nie bierzmy w tym udziału. Wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądna propozycja. Nikt od strony etycznej nie może żadnego zarzutu podnieść. Co więcej, jeżeli jesteśmy przekonani o moralnej słuszności, to powinno nam dodawać sił i odwagi. Bo to jest tak, proszę Państwa, jak w tej bajce Krasickiego o dzieciach i żabach. Pan Zapatero i inni tacy
wariaci. No, no ja naprawdę uważam go za wariata w sensie medycznym. Można mu odpowiedzieć, dla was to chłopcy przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie. Jest taka sztuka mrożka, szczęśliwe wydarzenie, gdzie głównym bohaterem jest takie cudowne dziecko, któremu wszyscy nas skakują. I ono właściwie już nie wie, w jakim miejscu ma się zatrzymać, bo tak chce sprawdzić, co jeszcze może zrobić. I wreszcie morduje tam wszystkich domowników, podpala dom. I kiedy ci domownicy już są zamordowani, już nie żyją, w płomienie huczą, ta sytuacja go wreszcie przeraża. No i woła: mamo! Ale mamy już nie ma, a to chyba i naprawdę. Otóż pan Zapatero i jemu podobni idioci mogą zniszczyć cywilizację, natomiast nie skonstruują nam alternatywnej. I co my wtedy zrobimy? Po prostu nie wolno im na to pozwolić. Nie wolno im na to pozwolić. I jeszcze jedno powiem. Jeśli ja bym doszedł do wniosku, że ktoś jest moim wrogiem i że sytuacja jest taka, że kto tu kogo, to myślę, mam wrażenie, że nie wahałbym się, żeby go zabić. Bo zabić. Bo wrogów należy zabijać. I jeśli ktoś ma wątpliwości natury etycznej, to powołam się na bardzo głośny od dwóch dni autorytet, zwłaszcza od dwóch dni autorytet w osobie pani Ireny Sendlerowej. Otóż wysłuchałem wczoraj rano takiej jej wypowiedzi archiwalnej, nagranej przez Polskie Radio. Pytali ją, czy ona się nie bała. Tak w czasie okupacji tamten mówi: bałam się. To dlaczego pani to robiła? A ona mówi: tak nienawidziła Niemców, że to było silniejsze od strachu. Otóż okazuje się, że nienawiść jest pozytywnym uczuciem. W każdym razie bywa. I wie pan, jeśli nie ma innego wyjścia, to trzeba wzbudzić sobie nienawiść do naszych wrogów i ich zabijać. Dziękuję. Tak, ostatnie pytanie. Właśnie. Panie Boże, mam pytanie. Czy istnieje jakaś szansa na odzyskanie szkoły, szkolnictwa, edukacji? Sam chodziłem do szkoły podstawowej i w tym czasie jako młodemu człowiekowi wtłaczano w głowę propagandę komunistyczną, czasy chwalenia Związku Radzieckiego i tak dalej. Obecnie mam w szkole dzieci i z przerażeniem obserwuję, że coś nie się zmieniło, poza tym, że wtłacza się propagandę lewicową w otoczce Unii Europejskiej niepodobami czerwonymi od niebieskimi. Co można zrobić, aby zahamować te niszczenie młodych mózgów w oświacie? Dziękuję. Proszę państwa, wydaje mi się, że tu odpowiedź jest uniwersalna, bo w innych dziedzinach jest podobnie. I odpowiedź brzmi: trzeba przywrócić ludziom władzę nad własnymi pieniędzmi. Trzeba przywrócić ludziom władzę nad własnymi pieniędzmi. Bo w tej chwili, jeśli się podliczy wszystkie wpłaty, jakie pod przymusem, bo to jest kryterium, jakie pod przymusem, ten przymus, państwo ściąga od pracowników najemnych, od rodziny pracowników najemnych, czyli podstawowej, że tak powiem, warstwy naszego społeczeństwa, to okazuje się, że zabiera im w ten sposób 83% ich rocznego dochodu. 83%. W tej sytuacji oczywiście jest rzeczą oczywistą, że ta rodzina nie może samodzielnie sfinansować sobie ochrony zdrowia, edukacji dzieci i tak dalej. Musi korzystać z konsumpcji zbiorowej, którą państwo, znaczy biurokracja, my wam to zorganizujemy.
Otóż, no i na to nie mam zgody. Bo co pan, jaka jest alternatywa? Nie ma pan pieniędzy po prostu. Tak jak Bertolt Brecht pisał, to kraj na ziemi stworzyć każdy chce, ale czy force ma? Niestety nie. No i to jest problem. Więc trzeba zacząć od tego, żeby ludziom przywrócić władzę nad własnymi pieniędzmi. Jeżeli państwo nie konfiskowałoby rodzinie pracowników najemnych więcej niż 20% dochodu, czyli 80%, no to pan nie ma problemu. Wynajmuje pan nauczycieli dla swoich dzieci. Mało tego, kosztowałoby to pana taniej. Dlatego, że, proszę państwa, przepraszam, trochę dłużej, jeśli jeszcze chwilę. Jeżeli no, mamy do czynienia bezpłatna edukacja, bezpłatna ochrona zdrowia, gdyby tak było naprawdę, to konstrukcja oczywiście kłamie, bo gdyby tak było naprawdę, to nauczyciele nie powinni dostawać żadnych pensji. No jak bezpłatność, znaczy nie płacimy, no to skąd pensje się biorą? Jeśli są pensje, wszystko jedno, małe, duże, to znaczy, że ktoś jakoś za to płaci. A skoro już ktoś jakoś za to płaci, to możemy się zastanowić, jak płaci. I odkrywamy, że płaci w najgłupszy sposób, najbardziej marnotrawczy, jaki sobie można tylko wyobrazić. Bo każdy, kto cokolwiek w życiu kupował, to wie, że jeżeli kupuje bez pośredników, to płaci taniej niż kiedy kupuje przez pośredników. To jest elementarna rzecz. My jesteśmy zmuszeni do tego, żeby kupować przez pośredników, zmuszeni przez pośredników, którzy swoje pośrednictwo nam siłą narzucają. Bo gdyby nie ta siła, to byśmy nigdy pośrednikom ich wynagrodzenia nie zapłacili, bo oni nic nam nie sprzedają. Ich pośrednictwo nie jest nam w ogóle do niczego potrzebne. Jeśli w przypadku edukacji, co jest potrzebne? Nauczyciel i uczeń. Pośrednik nie jest do niczego potrzebny. Więc my jego wynagrodzenia byśmy dobrowolnie nie opłacili. On nam siłą narzuca to pośrednictwo. I dlatego mówię, trzeba przywrócić władzę nad pieniędzmi. Jeżeli powiedzmy, że usługa edukacyjna, no, bo my jesteśmy nabywcami usługi edukacyjnej, powiedzmy, że kosztuje 100 zł, prawda? Z czego w warunkach polskich pośrednicy zabierają 50 zł? To jest bardzo ostrożne szacunki są. 50 zł zabierają pośrednicy. W związku z tym ten, który tę usługę nam produkuje edukacyjną, dostaje tylko 50 zł, a my płacimy 100. Gdybyśmy wyeliminowali pośredników, to moglibyśmy płacić tylko 75 zł, więc nie 100, tylko 75, a ten, który usługę produkuje, dostałaby 75, więc wszyscy byli zadowoleni, za wyjątkiem pośredników, ale co nas pośrednicy obchodzą? Od kiedy to my będziemy poświęcali własny interes dla pośredników? Dlatego trzeba, to jest istota programu, no ja niestety muszę to powiedzieć, bo to nie przyjechałem tu, żeby agitować pana, ponieważ pani się pytała, na kogo głosować i tak dalej. To jest istota, najtwardsze jądro programu UPR-u. Przywrócić ludziom władzę nad pieniędzmi. Bo potem już ludzie sami się zorientują, co rynek zdecyduje, co chcą zrobić. Gdzie te strumienie pieniędzy zechcą kierować i kierują je nieomylnie, proszę państwa, bo jeżeli na przykład ja kupuję wódkę, bo mam ochotę się napić i zakończyć, prawda, to wspieram gorzelników, producentów zboża,